Okej, okay, ja jestem ciekawy tego materiału. Pato matka, influencerka. Nie wiem, ale się udowiem. Da statystyk coś damy. Sprawdźmy, zobaczmy materiał. Może będzie dobry, może będzie kiepski. Fanatyzm religijny. Fanatyzm religijny. Przemoc domowa i vlogi z codziennego 7. A fanatyzm religijny, jedno z najgorszych zagadnień, jakie może istnieć moim zdaniem. Ogólnie sam fanatyzm jest dla mnie. Straszny. Jak ktoś jest fanatykiem, nieważne w jakiej dziedzinie, czy ze względu na kogo, bo też można być fanatykiem bezpośrednio na osobę, to są straszni ludzie. Nie? To, to oni mają niepoukładane w głowach. Ale tylko z pozoru. Wszystko monetyzowane na YouTube i Instagramie. Bohaterka dzisiejszego odcinka przez wiele lat wiodła podwójne życie. Jedno to z pozoru idealne pokazywała swoim fanom, a drugie. Kto to jest i czemu ją zamazuje? Nie. Drugim niestety było piekło, jakie zgotowała własnej rodzinie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy matka, powszechnie uznawana za ucieleśnienie opiekuńczości i troski, może być dla swoich dzieci potworem? W tym... A, może być. Tak jak ojciec może być potworem i ojciec może być zajebisty, tak i matka może być potworem i może być zajebista. Tak działa świat. Świat nie jest czarno-biały, nie? Świat nie jest czarno-biały. Przestańmy uczyć ludzi, że świat jest czarno-biały. Kuźwa nie jest. Są różni ludzie. Matko jedyna. ci, że niestety tak. Pewnie nieraz natknąłeś się w swoim życiu na treści parentingowe. Nawet jeśli na co dzień ich nie oglądasz, wiesz o ich istnieniu oraz o influencerach zajmujących się tą tematyką. Na naszym rodzimym podwórku mamy m.in. Verso, Lil Masti czy Happy Family jej normalnie robi takiego kłóceczka, taką palemkę. To jest takie słodkie, ona tak w super wygląda no i nie lecą jej włosy do oczu. Że ja nie mogę, powiem wam szczerze, że mnie drażni coś takiego. Autentycznie mnie drażni, jak. Yy, powinno się opiekować dziećmi, a z, yy, za dużo jest świrów na tym świecie. Jest za dużo świrów i ktoś może dostać jakąś obsesję na punkcie tych dzieci. Ja wiem, że to absurdalnie brzmi. Bardzo strasznie też to brzmi, ale rzeczywiście tacy świry są, takie świry istnieją. Cholera jasna, jesteś osobą publiczną, nie pokazuj tego dziecka, pokazuj je po prostu tyłem, nie twarzyczkę, nie wciskaj tego dziecka w influencerski świat, bo nie ma sensu, poczekaj będzie starsze i samo sobie wybierze, ale nie tak, no nie ma opcji, nie? A to kto? Te? Kurwa, kto to jest? Wyobraź sobie, że nagle na jaw wychodzi afera, w której okazuje się, że słynna influencerka, która na co dzień mówi społeczeństwu, jak wychowywać dzieci i mieć szczęśliwą rodzinę, okazuje się zupełnie inną osobą. Do tego stopnia, że znęca się nad swoją rodziną. Ta sytuacja wydarzyła się naprawdę w Stanach Zjednoczonych, a mowa o sprawie Ruby Frank. Ruby Frank to youtuberka, która w internecie zasłynęła treściami parentingowymi. W czasach świetności kanał Ruby na YouTube zgromadził niemal 2 miliony subskrybentów. Kobieta nagrywała filmy w konwencji vlogów, na których opowiadała o swoim życiu z mężem Kevinem i ich sześciorgiem dzieci. Mój Boże, Ktoś, guys having kids is so much fun. New shocking accusations coming from Ruby Frankie herself. The disgraced YouTuber mom now charged with multiple counts of child abuse. A my nie, 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 nie oglądaliśmy kiedyś podobnej sytuacji, że jakaś kobieta znęcała się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, że kazała na grochach ten, za karę tam klęczeć. Nie, nie oglądaliśmy czegoś podobnego. Ja powiem wam szczerze, że takie kary powinny być dla tych ludzi, to jest niepojęte dla mnie. Mam takie same zdanie w przy, przedmiocie pokazywania dzieci w internecie. To skrajny egoizm i debilizm rodziców. Oni, słuchaj, na przykład, dajmy na to, jak już weźmy, mieliśmy tutaj na tapet, weźmy sobie Lil Masti. Lil Masti zasłynęła tym, że udaje. szerzyła pornografię wśród dzieci. No, taka jest prawda. Pokaz, gadała jakieś pierdoły bez żadnej wiedzy na temat seksu, o seksie i swoich doznaniach erotycznych, i dzieci to go słuchały. Zresztą, jak ona miała spotkania z, ze swoimi fanami to kuźwa tam były same dzieciaki i nastolatkowie, więc ludzie, na tym się wybiła, że seksualizację po prostu pokazywała i ni niczym poza tym nie robiła i w ogóle jak można było sobie za zobaczyć jej tam stare kuźwa zdjęcia i tak dalej, nie wiem, zaraz wam znajdę nawet, że jak ktoś mi nie wierzy, w ogóle sama nazwa jej była kiedyś, Sex masterka. no proszę was, o, jej, jej kuźwa... Okej, okay. jej kurwa ten wygląd jej to był coś takiego, czyli jak największy dekolt, żeby za, żeby jakieś dzieciaki łatwo szybko znalazły, ma ten seks masterka, nie? Tym w sumie sobie jak robić loda, proszę bardzo. Uczyła, nie? No i teraz tak, ta kobieta w tym momencie, no nie oszukujmy się, lil master, jak to kiedykolwiek obejrzysz, nie oszukujmy się, nie masz pomysłu na siebie. Nie masz pojęcia, co robić w internecie. Więc w tym momencie robić wszystko, robiąc po prostu na dziecko. I w tym momencie tak naprawdę to dziecko zarabia na Lil Masti. Bo ona się zmieniła synik na Lil Masti, tak? Czekajcie. Lil Masti. YouTube, polska youtuberka, tam kurwa, Lil Masti z Rasti. Dawajcie mi jej kanał. Czemu nie mam jej kanału? Lil Masti. Dawaj kanał. Chcę zobaczyć, co jej robi. Lil Masti. Ta kobieta nie ma na siebie pomysłu. Dzisiaj więc bierze... tak naprawdę, wszystko co robi, to jest związane z dzieckiem. Okej, okay, sprawdźmy. Chodź z nami na jesienny spacer. Oczywiście idą spacerkiem z dzieckiem. Pierwszy dni nowożeńców na tapeta z dzieckiem, nie? Wzięliśmy ślub. No okej, okay, coś innego niż tylko o dziecku. Czy planujemy drugą, drugie Dziecię, 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 dziecię Dziecię, dziecię, dziecię Dziecię, dziecię Kurwa wszystko jest związane z dzieckiem Tutaj operacja Zrobiliśmy operację nosa Za granicą, to chociaż jeden film kurwa inny Nie? Mamy tutaj y, 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 Wszystko jest związane z dzieckiem Dziecko teraz dla niej zarabia Ja podejrzewam, że jak wejdziemy na jej y, Po prostu Instagrama To tam będzie same zdjęcia dzieci Jej i jej rodziny ale nie oszukujmy się, jak zdobyła tę sławę. Zdobyła sławę seksualizując dzieci i gadając pierdoły. I tak naprawdę gadając o swoich przeżyciach erotycznych, a dzieciaki to słuchały. No to na tym się wybiła Lili Masty, nie? No. Więc. A teraz zarabiaj na dziecku. E, najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, że ta kobieta nie ma na siebie pomysłu żadnego i ona będzie zarabiać na tym dziecku, i może to dojść do bardzo grubych że tak powiem, też z nią akcji i nie tylko z nią, bo, bo ja możliwe będzie, że to jest z wersów, chociaż tutaj wątpię, bo jest jeszcze fris, chociaż, chuj, bo powiem wam szczerze, że teraz już nie wiadomo, co tam się będzie działo, ale ja ogólnie jestem za tym, żeby dzieciaki nie zarabiały na rodziny i żeby nie zarabiały, bo ja uważam, że dziecko może zarabiać, ale nie w taki sposób, tylko na przykład dzieciak w tym momencie chce mieć większe kieszonkowe, no to ja mu mówię, kosisz trawnik, Myjesz okna, pomagasz mamie w kuchni, wynosisz śmieci, sprzątasz pokój i dostajesz większe kieszonkowe. Zapracowałeś, dostajesz. Ale nie tak, że dziecko kurwa utrzymuje całą rodzinę. A na przykład mamy bardzo dużo takich sytuacji z gwiazdami różnymi dziecięcymi, że są gwiazdy, które występują w filmach i te dzieci utrzymują całe rodziny, jest na nich wywierana presja, mają zniszczoną psychikę, po prostu jest totalna tragedia. Nie po, powinno się dzieci chronić za wszelką cenę, uczyć zasad, uczyć pracy yy, i przede wszystkim rozporządzania pieniędzmi. Natomiast nie w taki sposób, że dzieciaki utrzymują wam rodzinę. A na przykład u tej kobiety to dzieci utrzymywały rodzinę. Nie sąblikowane przez Ruby wyglądały sielankowo. BBC pisze, że profil pokazywał typową mormońską rodzinę z przedmieść, która uczyła się w domu, gotowała, jadła i rozmawiała. Jednak po latach okazało się, że Ruby znęcała się nad własnymi dziećmi. Odtąd nie była już wzorem, lecz antywzorem tego, jak obchodzić się ze swoim potomstwem. 42-letnia kobieta została skazana za cztery zarzuty, do których w grudniu 2023 roku się przyznała. Jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Wymiar kary za każde zarzutów to minimalnie od roku. Nie wiem, czy bardziej zn znęcają się te kobiety sprzedawające swoje dzieci, czy ludzie, którzy się tym interesują i oglądają. Słuchaj, zawsze się znajdzie coś takiego, że ludzie będą się inter interesować i oglądać. To ludzie, którzy chcą oglądać patostreamy tylko dlatego, że chcą, lubią oglądać, jak się ktoś zachlewa, albo bije się, albo ktoś kogoś morduje. Tak jak było film z tym hmm, Ruskiem, który zabił swoją dziewczynę. I, bo wystawił ją na balkon w zimie, jeszcze oblał ją wodę, debil jebany. I, i ludzie jeszcze mu wysyłali donate'a, żeby to robił. Rozumiesz? Pobij swoją dziewczynę i wysyłają kurwa tysiąc dolców. Bani, no, nienormalni są ludzie, dlatego nie można kurwa patrzeć w ten sposób. B, zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli coś oglądać. Zawsze. Nieważne, jakie gówno będziemy robić, na YouTubie czy nie tylko. Zawsze się znajdą ludzie, którzy będą to oglądać. Zawsze. Nie ma tak, czegoś takiego, że się ktoś nie znajdzie. Bo zawsze się znajdzie. Tylko kuźwa, nie, no, nie normalizujmy tego, że dzieci zaczynają zarabiać i utrzymywać rodziny, bo to jest chore. Rozgadujesz się, Cynku, o tym problemie, a i tak się. Yy, a co? A i tak się nie płynie na fakt, że niektórzy pokazują swoje dzieci w internecie. Ja ci powiem szczerze: mnie rozczarował Spysiński. Spysiński do ciebie teraz pije mocno, bo mnie rozczarował totalnie. On pozwala swojej żonie pokazywać dzieci po prostu i robić z nimi vlogi. Rozjebał mnie typ, bo sam nygował po prostu e, to, że na przykład Lil Masty pokazuje swoje dzieci i na tym buduje content. Sam to negował, a w tym momencie jego żona robi dokładnie to samo. Czyli pokazuje swoje dzieci, kurwa, w internecie. Dla mnie to jest po prostu e, speciński strzał w kolano wizerunkowy w moim, w moim guście, nie? Jak już coś negujesz i komentujesz, bo to jest popularne, że w tym momencie będziemy negować ludzi, którzy pokazują dzieci w internecie i Speciński robi film, dzieci po w internecie nie można zarabiać, ale już jego żona może pokazywać. To już chore jest. Do maksymalnie 15 lat więzienia. Będą wykonywane jedna po drugiej, co oznacza, że minimalny wymiar łączny to 4 lata, a maksymalny nawet 60 lat w więzieniu. No i dobrze. W procesie skazano także 54-letnią Jody Hilderbrand, partnerkę biznesową Ruby, która otrzymała identyczny wyrok. I pewnie zastanawiacie się, co dokładnie zrobiły kobiety, że spotkały ich aż takie konsekwencje. Cóż, tuż przed zatrzymaniem podejrzanych na no dobra, A co z mężem? Tyż męż też kurwa żył w, w tym domu, nie? Ty, mężuś! Ja bym nie poz... Kurwa, macie, ja bym nie pozwolił mojej żonie robić czegoś takiego. Czemu on pozwalał? Jego też powinno się skazać. Musiał się zgłosić mu synowi Ruby. Trafił tam w stanie niedożywienia, a na jego kończynach znajdowały się rany szarpane oraz ślady krępowania za pomocą taśmy klejącej. Psz. W domu wspólniczki Ruby znaleziono także drugie jej dziecko, które znajdowało się w podobnym stanie. Warunki, w których wychowywano dzieci, były dramatyczne. Jak mówił prokurator stanowy Eric Clark, dzieci żyły w warunkach przypominających obóz koncentracyjny. Odmawiano im podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, woda czy łóżka do spania. Ponadto Ruby przyznała się do fizycznego znęcania się nad dziećmi. Biła je, kopała i przytrzymywała w okropnych warunkach. Co jednak najbardziej. Czemu? Czemu? Dlaczego? Przecież te dzieci kurwa zarabiały! Na nią nawet, na tą pizdę. I, i, I czemu ona im to robiła? No nie, no nie mogę, kurwa, takie rzeczy też mnie po prostu skręca. W sądzie wskazywała, że robiła to z miłości. Chciała im też pokazać, że były opętane. No w pizdu, opętane. Jednym z najistotniejszych dowodów w tej sprawie są pamiętniki Ruby, w których szczegółowo opisuje co działo się w czterech ścianach jej domu. Wpisy zostały opublikowane miesiąc po skazaniu Frank na 30 lat więzienia i zawierały nie tylko opisy. Co jest z ojcem? Kutas powinien być skazany tak samo. Ze znęcania się, lecz także zdjęcia obrażeń, jakie zadała swoim dzieciom. Ponadto dzieci kobiety były skutecznie izolowane od świata zewnętrznego i nie miały pojęcia, co dzieje się za drzwiami ich domu. Widzisz teraz fragment dziennika, w którym możemy przeczytać, że syn Ruby nie wie nawet, który mamy miesiąc. Pamiętnik kobiety pełen jest religijnego fanatyzmu i przekonania, że jej dzieci są opętane przez szatana. W tego rodzaju sprawach często przewija się komentarz w stylu: Gdzie był ojciec? No właśnie jak się okazuje, wszyscy wiedzieli, co się dzieje z dziećmi, także ojciec, jednak ani on, ani najbliższa rodzina Ruby, w tym jej siostry, nic z tym nie zrobili. Wracając jednak do działalności. Czyli na... współwina! Ej! To jest. Dlaczego Kutas nie dostał? Na YouTubie. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, Ruby tworzyła tam treści parentingowe, ale czy naprawdę były one na tyle nieskazitelne i nie było tam żadnych sygnałów ostrzegawczych? Przecież to niemożliwe, żeby tak głęboka patologia, jaka miała miejsce w domu, nie przebiła się do świata zewnętrznego pomocą. patologia, ja nie wiem jak to nazwać, fanatyczna pato... patologia wręcz nie? Za takie coś proponuję do żywocie? Ja tak sobie... nawet kara śmierci jak dla mnie, nie? Mąż od niej podobno odszedł, jak go wezwali w końcu na policję i powiedział, co się stało. Pytał o żonę, a nie dzieci i jest nagranie policji. Ale on powinien być skazany również. Co kurwa, czemu on jest wolny? Czemu on został puszczony? Jej siostry tak samo, skoro wiedziały o tym wszystkim, nie zgłosiły tego na policję, do więzienia pizdy. No kuźwa, są Daily vlogów. Jak się okazuje, były pewne znaki. Sprawni obserwatorzy zauważyli, że Ruby posługuje się niepokojącymi metodami wychowawczymi. Odmawiała dzieciom jedzenia i je zastraszała. Kanał Ruby został niedługo potem usunięty, a kobieta przeniosła swoją działalność na Instagrama. Prowadziła tam profil o nazwie Mothers of Truth, na którym udzielała porad dotyczących wychowania dzieci. Być może historia Ruby Frank będzie dla wszystkich lekcją, aby nie brać na poważnie rzeczy widzianych w internecie, nawet jeśli są one pokazywane pod płaszczykiem edukacji i pozytywnych wartości. Ta sprawa pokazuje nam, że po pierwsze, takie dramaty, w których ofiarami są dzieci, dzieją się także w tak zwanych dobrych domach. Po drugie, influencer parentingowy, który w zamierzeniu powinien być pewnym wzorem do naśladowania, zawiódł. Ale jest jeszcze jedna rzecz, nad którą trzeba się pochylić. Ten przypadek dobitnie pokazuje, że wizerunek znany w sieci odbiega od codzienności niemal całkowicie. No, kreacja internetowa. To, to jest fakt, no, ale, no jak, no, jezu, no nie rozumiem, kurwa. Ja nie pojmuję czemu, no, jak opętana, no to przecież to kurwa jakaś wariatka jest totalna. Dzieci opętane, no jebnięta, no, matko, jedyna. Ten ojciec, chciałbym ja mu kurwa takiego licha na pysk zajebał. On powinien do więzienia iść. Matko, opętane dzieci. No nie mogę, ja, kuj, ja nie lubię takich rzeczy słuchać po prostu. Mnie to draźni. Normalnie mnie draźni, kurwa. Straszne to jest. To jest to jest po prostu straszne, nie? Och, kurwa, mać. Człowiek sobie myśli, przejebany miał dzieciństwo, ale kurwa, są, zobaczcie, no, te dzieci miały jeszcze gorzej, kurwa, nie? Naprawdę. I różne rzeczy. Matko, Do tego hojdyna. stopnia różne, że trzeba ten wizerunek po prostu traktować jako oszustwo i manipulację. Traktujmy to jako aktorstwo po prostu. Traktujmy to jako ak aktorstwo, zwykłe, normalne aktorstwo. I będzie lepiej. Sprawa Ruby to jednak nie jedyny przypadek tego rodzaju nadużyć. Mieliśmy już kanał DDO5, którego założycielem był Mike Martin, gdzie na większości materiałów krzyczał na swoje dzieci i je poniżał. Mieliśmy też Fantastic Adventures, kanał prowadzony przez Michelle Hobson, która, jak się później okazało, molestowała swoje dzieci. Sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że jedno z adoptowanych dzieci, Michelle, zgłosiło sprawę na policję. Po zapoznaniu się z historią, Ruby Frank, możesz sobie zadawać pytanie: dlaczego rodzic jest w stanie robić takie rzeczy dzieciom, a to wszystko w imię swojej chorej ideologii? Kontekście tej sprawy zarysowuje nam się ciekawy problem społeczny. W, w ogóle, wiecie, co mnie zastanawia, to co jest problemem, moim zdaniem, bardzo dużym, że rodzice wymagają od dzieci tego, czego sami nie mają, nie? To mnie drażni bardzo. Czasami, jak słyszę jakieś rzeczy, no już nie chcę mówić prywatnych rzeczy, tak, ale na przykład z mojej rodziny, że wymaga się czegoś od dziecka i jak ja sobie pomyślę, co się robiło w tym wieku i jakim się było, to też no kurwa. Nie? nie wymagajmy od dzieci trzech języków, jak sami nie znamy tych trzech języków, nie? Bo to jest dla mnie idiotyzm. Ja, ja, tego, ja, ja czegoś takiego nie lubię. Po prostu nie lubię. Nie, nie, nie. Słuchajcie, są rodzice, którzy zmuszają swoje dzieci na przykład, żeby szły na lekcje muzyki. Żeby uczyło się nagrania na pianinie, na skrzypcach. Dlaczego im każą to robić? Dzieciom, które nie chciały tego robić, ale każą im to robić. Dlatego, że oni sami by chcieli to, to, to umieć, nie? Więc jakby wpierają swoje jakieś tam kurwa fantazje, jakieś pomysły, jakieś, y, jakieś to, czego sami by chcieli w swoje dzieci. To jest idiotyzm. Dajmy tym dzieciom się wypowiedzieć. Niech te dzieci po prostu powiedzą, czego chcą. I niech to robią. Jak dziecko chce chodzić na muzykę i się uczyć na na fortepianie, to proszę cię bardzo, zapisujesz dziecko i uczysz się na fortepianie. Ale nie, że ty sobie ubzdurasz, że o, fajnie by było grać na gitarze i zapisujesz swoje dziecko na, na granie na gitarze, mimo tego, że to te dziecko nawet nie chce, ale zmuszasz je na to, żeby szło, to ci się przyda w życiu, to ci się przyda w życiu, będziesz super, będziesz cool. To jest to idiotyzm jest, nie? Po prostu idiotyzm. Mianowicie, Ruby Frank całkowicie burzy wyobrażenie o roli matki w społeczeństwie, która w zamierzeniu ma być synonimem ciepła, opieki i bezpieczeństwa. Nasza bohaterka jest wręcz zaprzeczeniem archetypu matki. W społeczeństwie matka funkcjonuje jako figura publicznego zaufania. W końcu mało kto myśli o tym na co dzień, że matka... No ma... właśnie, teraz zacznijmy od tego, że na przykład, jak, jak to jest? Jeżeli jakiś facet... Nie, poważnie teraz mówię. Zostaw mówmy się, jeżeli jakiś facet zobaczy jakieś dziecko w parku, no i kucnie, kucnie się i zapyta się dziecka, a co ty robisz, gdzie jest twoja mama, gdzie jest twój tatuś i zaczyna z nim rozmawiać, to ludzie wokoło mogą spojrzeć bardzo negatywnie i wręcz mogą go, że tak powiem, no, ścisnąć, że jakim prawem zaczepiesz dziecko. Już jest to spostrzegane bardzo źle. Natomiast jeśli kobieta zrobi dokładnie to samo, nie mamy reakcji społeczeństwa na takie zachowanie. Bo już w głowie mamy zakodowane, że kobieta nie skrzywdzi dziecka. I to jest kurwa błąd, bo może skrzywdzić dziecko. Tak, najgorzej jest budować dziecko już w przyszłości, że Mariuszek pójdzie na studia i będzie lekarzem, prawnikiem, innym głównym. Rodzicelstwo nie jest dla każdego, bo jest ciężkie i wymaga poświęceń. Mało kto ma charakter do tego, by być dobrym rodzicem, ale niestety każdy może nim być wpierali w Lunę i w Blankę, że potrafią śpiewać, a dziś większość ludzi się z tym śmieje i po co. Swego toku to zabawne, rodzice nie potrafią mówić w dwóch językach, mieli na to co najmniej 30 lat, a wymagają od dzieci, by potrafiły. One z kolei miały ledwie kilka lat na naukę. Chore, nie fair. Nie, ja, bo, znaczy dzieci się szybciej uczą, to jest, dlatego jest łatwiej, że tak powiem, wpoić wiedzę w dzieci, to jest wiadoma wiedza, natomiast ja od swojego dziecka nie będę wymagał trzech języków, Ratej będę wymagał tego, żeby polski potrafiło się dogadać i czytać i pisać, i będę wymagał tego, żeby podstawowy polski, angielski mieć. Po prostu podstawowy, bo powiem, że słuchaj, to ci się przyda w życiu i, i po prostu podstawowy angielski. A jak będziesz dobrze gradał po angielsku, to jeszcze lepiej. Ale nie będę wymagał jakiegoś francuskiego, ruskiego, kurwa, bułgarskiego czy japońskiego. Nie będę. Chcesz, uczyć? się. Jak moje dziecko by chciało, no to proszę bardzo, ja zapiszę cię na kursy, kuźwa, idź, ucz się, ja się cieszę, ucz się, to ci się przyda w życiu, po prostu, ale nie wymagajmy od dzieci nie wiadomo czego, skoro sami tego nie umiemy. Naprawdę, bo to jest dla mnie chore i niepoważne, jeżeli sami nie jesteśmy lekarzami, to czemu się wymaga od dziecka tego, żeby był lekarzem? To, to jest idiotyzm dla mnie, mi ciągle wpierano coś takiego, takie kurwa gadki, że wiecie, nauka, 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 kurwa, i chuja, i tak się nie uczyłem, nie? To też moja głupota, szczerze mówiąc, w tamtej kwestii, ale chciałem w ogóle, buntowałem się też, nie? Cały czas wpieracie wam i, ta, i strasznie dużo różnych rzeczy się wpierało mi, na przykład, pamiętam, czego w życiu nie będę powtarzał w swoim dorosłym życiu, dla swojego dziecka po prostu, absolutnie. Może wyrządzić krzywdę własnemu dziecku. Owszem, czasami trafiamy na takie komunikaty w mediach, jednak w żaden sposób nie burzy to powszechnego poglądu na tę rolę społeczną. A mieliśmy przecież całkiem sporo takich przypadków. W połowie marca tego roku rozpoczął się proces w sądzie okręgowym w Olsztynie. Sprawa dotyczy znęcania się i próby odebrania życia kilkumiesięcznego dziecka przez Michalinę P. i jej partnera. Kilka lat temu mieliśmy sprawę sześciomiesięcznej Madzi Sosnowca, która, według pierwszych doniesień, miała zostać porwana. Jak się później okazało, dziewczynka padła ofiarą własnej matki i zmarła na skutek uduszenia. Kolejna ofiara rodziców. Kamil z Częstochowy, który w okay. 2023 roku został dotkliwie pobity i poparzony w domu rodzinnym. Po miesiącu zmarł w szpitalu. Jak donosi Rzeczpospolita, mimo zaostrzenia kar z roku na rok rośnie liczba przypadków znęcania się nad dziećmi. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości Ale to do kurwa kar po prostu jak jest jakiś znak, że dziecko jest bite, zn znęcanie się nad nim, to się dziecko zabiera. Tyle w temacie. Tylko muszą być realne y, te, a nie, że wiecie, że ktoś zgłosił, że pobicie dziecka jest. Dziecko nie ma żadnego pobicia, ale zabieramy dziecko. Nie, to nie o to chodzi. Ale jak są jakieś zgłoszenia wcześniej i, i są, dziecko wylądowuje w, w szpitalu i, i tatuś mi to zrobił, no to kurwa mać, nie? Pokazują, no tak jak że ty, dwa... mieliśmy tą, tą aktorkę młodą, nie? Co zginęła. Co zabił ją, zastrzelił ją ojciec. Mała chodziła do sąsiadów i mówiła, że tatuś ma zły humor i, i chce zabić mamę, a sąsiedzi nic. I co się okazało? Że zabił kurwa dzieciaka i matkę. No i, i, i to się okazało, a później siebie. No rewelacja po prostu. W 2021 roku przemocy doświadczyło 1947 małoletnich chłopców i 1848 dziewczynek. To o 500 więcej niż w 2020 roku i o 900 w ciągu dwóch ostatnich lat. Jak więc widzisz, ani tragiczne wydarzenia z matką w roli głównej, ani niepokojące statystyki nie przysłaniają tego, jak odbierana jest w społeczeństwie. Ale matkę to ty szanuj. Na pewno niejednokrotnie zetknąłeś się z tym zdaniem. No, Ma to związek z tym, że w naszym społeczeństwie matka utożsamiana jest głównie ze źródłem dobra i osobą, która chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Zwłaszcza w polskim społeczeństwie wzorzec matki silnie funkcjonuje w zbiorowej świadomości. Matka Polka to postać postrzegana jako wzór kobiecości, heroizmu i poświęcenia na rzecz innych, zwłaszcza dla własnej rodziny. Takie wyobrażenie wzmaga presję, w której należy spełniać pewne oczekiwania wobec kobiet nie tylko najbliższych, ale też ogółu społeczeństwa, w tym mediów. Warto jednak pamiętać, że współczesne kobiety nie zawsze potrafią odnaleźć się w tych tradycyjnych wyobrażeniach. Wracając jednak do sedna, z jedysty... nie, nie trzeba być doskonałym, bo nikt nie jest, zacznijmy od tego trzeba po prostu być do, dobry rodzic, dbasz o dziecko. No po prostu, zwyczajnie dbasz o dziecko. Nie, nie, nie bijesz, nie robisz nie wiadomo czego, nie wymagasz, chuj wie czego. Jak samemu jesteś tym pakiem, to nie wymagasz, żeby dziecko było mądre. Przygotowujesz dziecko do życia. Dorosłego, żeby było samodzielne, żeby się uczyło normalnie, żeby po prostu żyło dobrze. To, to jest Twoje zadanie. A nie, żeby było kurwa najwybitniejsze na świecie. Każdy by chciał, żeby, o moje dziecko, będzie najwybitniejsze na świecie. I wpierdalasz mu nie wiadomo ile rzeczy różnych. Albo dietę trzymasz dla dzieci. <laughs> normalnie, kurwa, Lewandowska mi będziecie teraz przywijać, po prostu ten short z nią masakrycie po prostu. Ona pozwoliła dziecku kawałek torta Jest. Zjeść, ale będzie u brzuszek bolo, nie. Z jednej strony, miłość matki do dziecka przedstawia się w kulturze jako formę najdoskonalszej miłości, a z drugiej strony, matki są przedstawiane jako źródło krzywd. Widząc miłą i uśmiechniętą kobietę z wózkiem gdzieś w parku, raczej nie przychodzi ci do głowy, że dziecko jest w niebezpieczeństwie. Lecz tak naprawdę nie mamy pojęcia, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Tak samo było w przypadku Ruby Frank. Jej działalność w internecie można by określić jako fasadę na zewnątrz dobra matka z sześciorkiem dzieci, która we własnym domu okazała się bezlitosnym tyranem. Nigdy więc nie możemy być pewni, czy fasada prezentowana światu ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Abyśmy nigdy nie wątpili w miłosierdzie Boże i z ufnością patrzyli w przeszłość, a w każdej sekundzie życia czuli obecność Bożą, obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa zmartwychwstałego. Życzę zdrowych, spokojnych, pełnych miłości świąt Wielkiej Nocy. No dobra, ale dlaczego w jednym zdaniu powiedziałem o matce i źródle krzywd? To niecodzienna teza, ale przypomnij sobie, jak czasem w rozmowach słyszałeś coś w stylu jeżeli ja bym coś takiego zrobił, zrobiła, matka by mi nie podarowała. Jest to zatem postać, która w wielu domach zwyczajnie wzbudza respekt. A wspomniany respekt mógł być budowany na przykład poprzez kary cielesne, które miały wyegzekwować od ciebie posprzątany pokój lub to, żebyś nie pyskował. Na szczęście coraz rzadziej funkcjonuje przekonanie, że kara cielesna jest narzędziem wychowawczym stosowanym dla dobra dziecka. Jednak nie oznacza to, że już nie występuje. Obecnie jest po prostu czymś w rodzaju tabu, czymś, co potencjalnie może być potępione społecznie. W tym miejscu należałoby zadać sobie pytanie, czy takie kary są tak metodą wychowawczą, czy jedynie sposobem na poradzenie sobie z własnymi emocjami, rozładowaniem napięcia i wyżyciem się na kimś słabszym. W Polsce od 2010 roku według prawa zabronione jest stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. Środowisko naukowe przekonuje bowiem, że tego rodzaju kary niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim uczymy dzieci, że przemoc jest dopuszczalna w relacjach z innymi, oraz że konflikty można rozwiązywać siłą. Ponadto przemoc doświadczana od bliskiej osoby powoduje u dziecka poczucie zdrady, osamotnienia i odczuwanie lęku przed zaufaniem. Relacja dziecka z matką jest pierwszą i najbardziej oddziałującą relacją na życie dziecka, której wpływ sięga daleko w przyszłość. Dobrze obrazują to style przywiązania. Wskazują nie tylko na wpływ tej relacji na dziecko, lecz także z jakimi problemami w relacjach z innymi ludźmi będzie mierzyć się dziecko w przyszłości. Mówiliśmy już o stylach przewiązywania w tym materiale. No ale to też kurwa moim zdaniem ojciec ma bardzo podobną rolę, nie? nie? Nie wiem czemu nie robi się mówi o ojcu teraz, tylko cały czas matka. Ja rozumiem, że tutaj mówimy o matko, no bo to apty tu w sobie pato matka, nie? Ale na przykład ja uważam, że tam ojciec też powinien kurwa oberwać za to. To, co, to dlaczego on nie oberwał, nie? W ogóle dowiedzieli jego nie wsadzili, chore. A przede wszystkim trzeba dbać o poczucia bezpieczeństwa dziecku. Znęcanie się psychicznie też powinno być zabronione. Psychiczne. Wie, powiem ci szczerze, że psychiczne znęcanie się moim zdaniem jest gorsze niż dostanie raz w pierdolu. Bo na mnie wywar, wywarło... Znaczy, czy ja byłem jakoś specjalnie znęcany psychicznie? No trochę byłem. Jak z perspektywy czasu był, było dosyć dużo takich znęcania się psychicznego nade mną. Natomiast to nie było też takie, wiecie, nie wiadomo, jakie znęcanie się, bo ja, mów, ja nie mówię, że ja miałem codziennie kurwa totalną burdę w domu, nie? Bo tak nie było. Ale miałem takie różne oznaki, nie e, samo takie mycie się i tak dalej. No to było mniej więcej znęcanie się nade mną, chociaż kurwa, no, ja tego tak nie odczuwałem jeszcze. E, miałem dużo innych też sytuacji. Jakiś kurwa i, i, wpiera, i wpierania mi i obrażania mnie na ostop, więc no miałem takie znęcanie się psychiczne i to znęcanie ps psychiczne raczej wywarło na mnie większy wpływ niż dostanie tam raz w pierdolu, nie? I to też ja nie dostawałem jakiegoś w pierdolu. Mnie babcia na przykład ręcznikiem biło, <laughs> Mnie nawet nie bolało, nie? Ale na przykład ojca się jak byłem młodszy bałem. Jak, tylko, że ojciec nigdy mnie nie uderzył, on zawsze krzyknął, ale to w taki straszny sposób, że potem się go bałem bardzo często. To tam mijało po jakimś czasie, ale rzeczywiście ten strach był przed ojcem, więc to też no, wystarczyło, że krzyknął, ja już wiedziałem, że jest źle. No, no dużo, dużo rzeczy. Ale psychiczne znęcanie się jest gorsze, moim zdaniem, niż fizyczne. Wiadomo, że ani fizyczne, ani psychiczne nie jest dobre. Natomiast jak miałbym wybierać, to wydaje mi się, że psychiczne. Zostaje taką traumę na lata, na grube lata, nie, nie wiem czy nie do końca życia czasem. To i zależy, czy ktoś przepracował. Mary Ainsworth rozwinęła teorię i opisała style przywiązania pod kątem skutków, jakie rodzą. Ufny i bezpieczny styl przywiązania nie ma negatywnych konsekwencji dla rozwoju, ponieważ dzieciom wychowanym w tym stylu towarzyszy poczucie bezpieczeństwa. Inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku pozostałych stylów. Przykładowo, jeżeli małe dziecko doświadczyło chaotycznego wychowania albo środowiska, w którym było zaniedbywane, może wyrobić sobie pewien schemat myślowy, podpowiadający mu, że jego potrzeby nie są pierwszorzędne dla rodzica. To z kolei może doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie ono miało trudności z zaufaniem względem drugiego człowieka. Taki schemat postępowania nazywany jest unikającym, lękowym rodzajem przywiązania. Dzieci, które są zaliczane do tej grupy, prezentują swoim zachowaniem oraz postępowaniem pewien lekceważący stosunek do otoczenia i przyjętych norm, który ukazywany jest poprzez powierzchowną obojętność. Mary Ainsworth wspomina także o ambiwalentnym rodzaju przewiązania dzieci do swoich opiekunów. Takie osoby są zwykle bardzo podejrzliwe w stosunku do obcych. Wykazują one znaczny niepokój po rozstaniu z rodzicem lub opiekunem, ale nie wydają się uspokojone ani pocieszone z chwilą ich powrotu. W niektórych przypadkach dziecko może biernie odrzucić rodzica, odmawiając pocieszenia lub otwarcie przejawiać bezpośrednią agresję w stosunku do niego. Jako dorosłe osoby są one niechętne do bliższych kontaktów z innymi. Nowo poznani ludzie traktowani są przez nich jak intruzi, wkraczający w ich życie z butami. Jedną z form zaburzeń przywiązania jest słynne już mamisius, które odnosi się do problemów emocjonalnych, jakie mogą wystąpić u osób mających trudne relacje z matką. Mamisius może więc wiązać się z odrzucaniem bliskości, chęcią kontrolowania, a nawet skłonnością do przemocy. Ruby Frank zgotowała więc dzieciom trudny los. Nie chodzi tylko o obrażenia i kary fizyczne, które im zadawała. Dzieci Ruby Frank będą do końca życia emocjonalnie zmagać się z tym, co im zrobiła. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, przemoc, której doświadczyły one od swojej matki, spowoduje lawinę konsekwencji: poczucie osamotnienia, trudności w radzeniu sobie z emocjami i relacjami z innymi ludźmi, trudności w zaufaniu i wiele innych. Być może brzmi to jak truizm, ale to co widzisz w internecie, ser. Dziękuję bardzo za subskrypcję. nie musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Ludzie kreują się w social mediach i poza nimi dla różnych korzyści. Mogą to być kwestie finansowe, chęć zaistnienia jako autorytet, a w przypadku Ruby Frank jedno i drugie. Celem tego materiału było uświadomienie Ci, jak istotne jest bycie świadomym i otwartym na pomoc dzieciom, którym potencjalnie może dziać się krzywda. Zatem nie bagatelizuj. No ale to też jest po... tak, że wiecie, no, nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy dzieciom się dzieje krzywda, czy nie. Zazwyczaj. Tu oglądało ją setki tysięcy ludzi i nikt nie zauważył. Jakby, no, no gdyby ten syn nie zgłosił, to, to, to zobaczcie: setki tysięcy ludzi na co dzień ogląda i, i nikt nie zauważył. Nie? Tylko, że najgorszy to są. Ten ojciec, siostry, jacyś bliscy pewnie, jacyś znajomi, że nie zgłosili. To jest, to jest chore dla mnie po prostu. To jest dla mnie chore.